Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najciekawszych motocykli w historii, 10 Curtiss V8. Motocykl powstał w 1907 roku i jest nazywany pierwszym z najszybszych. Jest to prototyp dzisiejszych szlifierek. Wtedy samochody osiągały prędkość do 12 km na godzinę. Ten pojazd zaś pojechał po kalifornijskiej plaży 219 km na godzinę. Pozostawał najszybszym motorem aż do 1930 roku. 9. Drewniany Harry. Jest to drewniana kopia Harley'a Davidsona z najmniejszymi szczegółami. Motocykl jest piękny i bezużyteczny, jest bowiem najbardziej łatwopalnym pojazdem na świecie. Został wykonany w Indonezji. 8. Elektryczny chopper. Jest to typowa ciężka maszyna, ale na prąd. Został zbudowany tak, że cała przestrzeń ramy została wykorzystana na akumulatory. Pojazd osiąga prędkość 120 km na godzinę. 7. Behemoth Bike. Jest polski akcent. Wykonała go firma Game Over Cycles, inspirując się sztuką Adama Nergala-Darskiego. Został doceniony przede wszystkim za wyjątkowy, nietypowy wygląd oraz połączenie klasyki z nowoczesnością. Po raz pierwszy pojazd pokazano w 2013 roku w trakcie Impact Fest, na którym pojawiły się takie gwiazdy jak Behemoth, Korn, Slayer i Rammstein, a miało to miejsce w Warszawie. 6. Decoliner 1939. Powszechnie znany jako skrobak. Jest to motor, za pomocą którego można wjechać do samochodu i zmienić pojazd, nie wstając z miejsca. O tak. Fajne, ale nie mam pojęcia, po co to komu. Motocykl jest nazwany najbardziej psychodelicznym pojazdem w historii. 5. Cruzor. Trzeba wspomnieć, że motor jeszcze nie powstał, ale jakieś plany są. Futurystyczny kształt nie sprawia, że pojazd jest jakiś wyjątkowy, bo silnik jest jak najbardziej dzisiejszy. Jednakże wielu Cruzora uznaje za pierwszy krok w motocyklową przyszłość. 4. Recydywista. Kolejny polski akcent i ponownie motor firmy Game Over Cycles. Motor powstał w 2014 roku, a koszt do niego w 2017. Wszystko zostało zaś zaprezentowane w Stanach Zjednoczonych. Motor jest całkowicie wytatuowany. Budowa zajęła 3000 godzin, zaś ozdabianie 2500 godzin. 3. Steve Martino, a raczej jego motor. Mężczyzna stworzył najdłuższy motor na świecie. Ma on aż 4 metry. Niestety, pojazdem nie da się jeździć po mieście, bo jest za długi. Jedyne sensowne trasy to długie, teksańskie, proste drogi. 2. Gunbus, niemiecki motocykl, jest największym motorem na świecie. Posiada długość 3,5 metra, a waży 650 kg, pojemność 7 litrów, a do tego opony z Boeinga. I wiecie co? Twórcy zadbali o wszystkie papierki, przez to pojazdem można poruszać się legalnie po miejskich drogach. 1. Chopper One, nazywany najbardziej hardkorowym motocyklem świata. Zbudował go kaskader Eddie Powell, ten sam, który zbudował taksi czy kultową torpedę z Grease. Chopper One ma skrzydła z rur, doładowanie pod tlenkiem azotu i 1700 koni mechanicznych. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!